Witajcie, bohaterem dzisiejszego spotkania jest uchwyt do PlayStation Vita znanej firmy Big Ben, która produkuje masę akcesoriów do konsol i do pecetów. Tym razem przygotowała coś, co widzicie przed sobą, czyli kierownicę do PlayStation Vita. W domyśle ma być to urządzenie, które będzie wspomagało wszelkich kierowców konsolowych, fanów czterech kółek i będzie im sprawiało większą frajdę przy kierowaniu. Faktycznie tak jest. Po prostu konsolkę trzyma się troszkę wygodniej w łapach. Nie ślizga się. Jest pewniejszy uchwyt i przy dłuższych sesjach w samochodówkach faktycznie widać troszkę większy komfort zabawy. Ale powiem szczerze, nie jest to niezbędne akcesorium. Można spokojnie sobie bez niego dać radę. I oczywiście nie kupować tego. Jak widzicie, wykonanie jest bardzo proste. Kawał plastiku wyprofilowanego w kształt kierownicy z wgłębieniem tutaj na konsolkę PlayStation Vita. Zaraz pokażę Wam, jak ona wygląda, gdy jest założona. I z tyłu ta kierownica ma jeszcze taką specjalną podpórkę, gdyż w zamyśle producentów może być także podstawką do konsoli ułatwiającej na przykład oglądanie filmów bądź też surfowanie w internecie dzięki przeglądarce. Jeszcze zanim zamontuję do tej kierownicy konsolkę, chciałbym Wam pokazać troszkę dokładnie, jak ona wygląda. Tutaj widzicie, są dwa przyciski, czyli jak rozumiecie, po włożeniu konsoli do środka nie będzie najmniejszych problemów z ich wciskaniem. Poza tym nie ma żadnych dodatkowych przycisków. Wszystkie funkcje konsoli są obsługiwane bezpośrednio z PS Vity. No i z tyłu znajduje się ta magiczna podstawka, którą Wam przed chwilą sygnalizowałem. Jest to kawałek drutu wygiętego w taki kształt umożliwiający postawienie tej kierownicy. Odgina się to w ten sposób. No i tą kierownicę można właśnie postawić w pozycji takiej pionowej, kiedy będziemy sobie chcieli poglądać jakiś film, posłuchać muzyki albo posurfować, to ma ona nam służyć jako podstawka. No co do stabilności, można mieć pewne zastrzeżenia. Jak widzicie, troszkę się to buja. Co prawda, żeby przewrócić, to trzeba się troszkę przyłożyć, zwłaszcza gdy jest konsolka zamontowana. No ale jednak stabilności pełnej nie ma. Zaraz pokażę Wam, jak ta kierowniczka wygląda z konsolką w środku. I wtedy pokażę Wam też w pozycji pionowej i poziomej, jak to się trzyma i jak to wszystko wygląda. Ok, spróbujmy teraz do tego zamontować konsolkę, abyście zobaczyli, jak to wygląda. Montuje się ją w banalnie łatwy sposób, podobnie łatwo się ją demontuje. A więc można to zrobić jedną ręką. Jak widzicie, ja mam w tej chwili jedną ręką dostępną, gdyż trzymam drugą kamerkę, aby tutaj sobie ułatwić filmowanie. Proszę, wkładamy ją jedną krawędzią w tą wypustkę. Dociskamy delikatnie z drugiej strony kciukiem. Konsolka powinna wejść do końca, tak aby szczelnie tutaj wypełnić to wgłębienie na nią. I teraz już naprawdę solidnie się trzyma, nie ma obawy. Można konsolkę sobie obracać, potrząsać, nic się nie dzieje. Faktycznie podczas zabawy kierowania autem nie zdarzy Wam się żaden przypadek typu konsola się wysunęła, upadła na podłogę albo na jakieś inne twarde podłoże. I tutaj wspominałem Wam też o tych przyciskach. Faktycznie one są dobrze spasowane, pasują do przycisków PlayStation. Można bezproblemowo nimi manipulować, a reszta jest obsługiwana z poziomu konsolki, tak jak powiedziałem. Co do tej podstawki słynnej z tyłu, spróbuję to odczepić. Ok, odskoczyła. Ok, ciach, mamy, tak? Jak widzicie, stoi. A właśnie,
Tak to wygląda w pozycji pionowej. Konsolka z podparciem. Jeśli miałbym podsumować to urządzonko, do którego przyznaje się Big Ben, którego producentem jest znany dość producent akcesoriów, to powiedziałbym tak, nie jest on konieczny, na pewno można zdecydowanie lepiej wydać pieniążki. Ta kierownica kosztuje niespełna 60 zł, dokładnie 59,99, a więc jestem pewien, że można te pieniądze, posiadając konsolkę PS Vita, lepiej spożytkować, choćby na jakieś gry z PSN-a. Ale jeśli będziecie cierpieli na nadmiar gotówki i zapragniecie posiadać kawałek kolejnego plastiku, który można zmontować z konsolą w jedną całość, to oczywiście takie stojaczki są dostępne w internetowych sklepach i w innych sklepach, także stacjonarnych. Widywałem to w marketach, tam gdzie na półkach znajdziecie akcesoria do PS Vity. Także powinniście spotkać tą kierownicę.